O miejsce w bramce Lechii od początku sezonu trwa ostra rywalizacja. Początkowo zwycięsko wychodził z niej 30-letni Mateusz Bąk, który wrócił do gdańskiego zespołu po kilkuletniej przerwie. Sebastian Małkowski szybko jednak wskoczył do składu i miejsca w bramce nie oddał do dziś. Ja przychodziłem do Lechii, Mateusz tutaj był bramkarz numer jeden, tak? Ja przychodziłem tutaj uczyć się, żeby później stanąć w bramce i grać, tak? W kolejnych sezonach. Los tak się potoczył, że Mateusz odszedł, ale dużo wyciągnąłem od niego, przychodząc tutaj na początku. Dużo mi też pomógł mi się wdrożyć do drużyny. Teraz spotkaliśmy się po wielu, no można powiedzieć 2-3 latach, tak? Znowu tutaj ja zostałem w Lechii, on miał jakieś swoje przygody. Lepsze czy też gorsze, to nie ma znaczenia tutaj. Wrócił, dalej jesteśmy kolegami, podpowiadamy sobie rywalizację na nowych zasadach. Mateusz, jak widzę, poprawił swoją szybkość, z której bardzo słynął, tak? I z agresywności, tak, na boisku. Stawia sprawę jasno i pokazuje, kto rządzi na boisku, jeżeli jest na bramce, tak? Trenujemy bardzo ciężko, bo każdy chce tu grać, tak? Nikt nie chce siedzieć na ławce, a nasza pozycja jest taka, że może grać tylko jeden, nie tak jak w przypadku zawodników, że w każdym meczu mogą się zmienić. My z Sebastianem rywalizujemy jak każdy kolega na każdej pozycji na treningu. Staramy się zaprezentować jak najlepiej, zarówno jak i ja, jak i Sebastian. A to nie zmienia rzeczy, że potrafimy sobie podpowiadać, wspierać się i rozmawiać na wiele trudnych tematów. Jesteśmy kolegami z drużyny. Szanuję każdego bramkarza w Lechii, cenię umiejętności. Sebastian ma je duże, kiedyś miał okazję zadebiutować w reprezentacji Polski. I mogę wypowiadać się o nim w samych superlatywach. No, każdy z nas kiedyś przychodzą jakieś momenty, że popełnia błędy. Nie ma bramkarza, który nie popełnia błędów, więc umiejętności są duże, a zawsze możemy robić coś, żeby były jeszcze lepsze. Czuję się dobrze. Poprzedni tydzień ciężko pracowaliśmy, a ja im ciężej pracuję, tym lepiej wyglądam na bramce. Powoli wraca taka dynamika, którą bym chciał, bo gdzieś przez moment ją zagubiłem. Dzisiaj też pozytywny trening. No, oczywiście mogę być niezadowolony do końca z występu niedzielnego, no ale trzeba pracować dalej i pokazywać na treningach, że być może ten mały błąd nie miał znaczenia, jeżeli chodzi o spoglądanie na całokształt. Chciałbym wrócić i zagrać chociaż jeden mecz w kadrze, żeby udowodnić, że ten występ, który zaliczyłem w debiucie z meczu z Litwą, to był po prostu przypadek i zwykła trema, która mnie dopadła przy śpiewaniu hymnu. To jest takie moje skryte marzenie i tego chciałbym po prostu, no dążę do tego, żeby to uczynić swoją ciężką pracą i swoją postawą na boisku. Ja mam swoje cele, no udało się wrócić po jakimś czasie do Gdańska i mam nadzieję, że udowodnię na każdym treningu, że warto mnie już nie wypychać stąd.